teraz rolnik szuka żony to prawdziwa mistrzyni metamorfoz. Zobaczcie, jak wyglądała jeszcze kilka lat temu. Sara z Rolnik Szuka Żony, od kiedy wzięła udział w randkowym hicie telewizji polskiej, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu było głośno o metamorfozie Sary, a na zdjęciach uczestniczka zaskoczyła w zupełnie prostych włosach. Z kolei w programie Sara zachwycała pięknymi długimi lokami, które tak ujęły Artura. Jak Sara wyglądała w przeszłości? Okazuje się, że kandydatka Artura naprawdę lubi eksperymentować z fryzurami. To trzeba zobaczyć, Sara z Rolnik Szuka Żony na dawnych zdjęciach. 10. Edycja Rolnik Szuka Żony jest wyjątkowa pod wieloma względami. Niemałe kontrowersje w jubileuszowej edycji show wywołali Waldemar i Dariusz, a tymczasem okazuje się, że niektóre uczestniczki też zaskakiwały, ale w przypadku metamorfoz. Jak się okazuje, Ewa z Rolnika w przeszłości była blondynką, a Sara z Rolnik Szuka Żony nosiła proste włosy, które często wiązała w gładkiego koka. Ta ostatnia fryzura kandydatki Artura, która w programie zachwycała rolnika swoimi lokami, wywołała spore emocje. Niektórzy internauci są zszokowani fryzurą Sary, pod zdjęciami Sary w większości pojawiają się jednak same komplementy, a internauci porównują uczestniczkę rolnika do, uwaga, Angeliny Jolie. Co ciekawe, ostatnio Sara pochwaliła się w relacji na Instastory udziałem w sesji zdjęciowej. Na zdjęciu wygląda doskonale i pozuje jak prawdziwa modelka. Zobaczcie więcej zdjęć Sary z Rolnik Szuka Żony.